Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w mojej piwnicy. Nie będzie tym razem żadnego ładnego unboxingu w moim fioletowym pokoju u góry, tylko działamy tutaj w takiej naturalnej kolei rzeczy, w moim źle oświetlonym, ale jednak uderzającym we mnie światłem pokoju piwnicznym. Mam tutaj kolekcjonerkę Assassin's Creed'a do otworzenia i jeszcze pudło z gadżetami, od którego być może w sumie zaczniemy, kable jakieś tutaj. Zanim odpakujemy to wszystko, w końcu czas opowiedzieć wam o konkursie, o którym mówiłem już od jakiegoś czasu, co można w nim wygrać. To jest chyba rzecz, która najbardziej was interesuje. Mówiłem, że będzie to konkurs z ogromną nagrodą. I nagroda jest ogromna. Wiecie, co jest nagrodą? To, co się pokazuje tutaj. Co to jest? To jest figurka Bajeka z Assassin's Creed'a. Pomyślicie, 25 cm? Nie! Figura, o którą walczycie, ma 2 metry wysokości. Jest to pełnowymiarowa figurka postaci z gry. Takich rzeczy nie ma w żadnych kolekcjonerkach. Nawet tej Assassin's Creed'a najdroższej dostępnej figurka ma chyba 70 cm. A tutaj macie okazję dostać figurę, która dosłownie będzie integralną częścią waszego domu, dwumetrowa. Będzie się pięknie prezentować. Oczywiście to jest główna nagroda dla jednej osoby, jednego zwycięzcy. Poza tym będą też nagrody pocieszenia dla innych biorących udział. Będą t-shirty, gadżety Monster Energy. Jak bierze się udział w tym konkursie? Psy mi jakieś szczekają za drzwiami, policja przed chwilą jechała, chyba wiedzą, co się dzieje. Żeby wygrać tę nagrodę, trzeba będzie oglądać moje filmy z Assassin's Creed'a, moją serię na kanale. Począwszy od jutra, czyli wtorku 7 listopada, będziecie mieli w moich filmach ukryte numerki, które trzeba będzie zbierać, a potem chronologicznie je ułożyć i wpisać do odpowiedniego linku bit.ly. bit.ly/ i 7 numerków, które ja będę wam kolejno w odpowiednich odcinkach pokazywał. Nie będzie to niesamowicie trudne zadanie, będę wam ułatwiał znajdywanie tych numerków, na pewno zobaczycie, kiedy będę je wam pokazywał, tak więc spokojnie, nie martwcie się. I kiedy uzupełnicie ten link bit.ly/7 numerków po kolei, tak jak je pokazywałem w moich odcinkach z Assassin's Creed'a, znajdziecie się na stronie, na której znajduje się już w sumie ukryte hasło. To ukryte hasło będzie potrzebne, żeby wziąć udział w konkursie. Potem bierzecie to ukryte hasło i piszecie maila ze swojego konta mailowego na odpowiedniego maila, którego podaję wam tutaj w opisie. Jest tam też regulamin konkursu i link do strony, gdzie będą te wszystkie informacje prawdopodobnie podsumowane. Taki landing page ogólny, zbierający wszystko. Włącznie z hasłem, które musicie zdobyć. Raczej go nie zgadniecie. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to wy powinniście dostać figurę Bajeka. Żeby nie było tak prosto, nie będzie to tylko i wyłącznie losowanie. Trzeba będzie zdobyć te numerki i trzeba będzie wysłać maila, w którym musicie zaargumentować, dlaczego to właśnie wy powinniście tą figurę dostać, bo jednak, nagroda jest całkiem spora i fajnie by było, gdyby każdy uargumentował dokładnie, dlaczego to on powinien ją dostać. Podsumowując, oglądacie moje filmy, zbieracie numerki, uzupełniacie link, dostajecie hasło, wysyłacie maila, podając w mailu hasło i pisząc, dlaczego to wy powinniście dostać figurę. Konkurs trwa miesiąc. Zaczyna się w tej chwili i za miesiąc będzie jego rozwiązanie. I to chyba tyle. Jeżeli chcecie dodatkowych informacji albo zebranych je w formie tekstowej, bo jesteście bardziej wzrokowcami, macie wszystko w opisie. Pamiętajcie, dwumetrowa figura Bajeka. Bardzo podobna do tej, którą chyba widziałem na vlogu. Widzieliście wy na vlogu, który ja nagrywałem w Londynie na evencie. Proszę bardzo, to jest wielka figura Bajeka. Jest zdecydowanie wyższa ode mnie. Robi wrażenie. Ja już sobie pomyślałem, gdzie by taką figurę postawił, ale ona nie trafi do mnie, trafi do jednego z was. Konkurs jest ekskluzywny na moim kanale, nigdzie indziej takiego nie znajdziecie. Tak więc mam nadzieję, że się wam podoba i mam nadzieję, że uważacie tak samo jak ja, że warto było poczekać parę dni z Assassinem, żeby móc brać udział w takim konkursie. Ale zabierzmy się za te gadżety, które tutaj otrzymałem. Mam dwie rzeczy. Kolekcjonerkę, jak już mówiłem, i mam paczkę taką Assassin's Creed'ową. To chyba są jakieś prasowe gadżeciki. Zaczynając od mojej ulubionej części, energetyki. Dwa monstery się tutaj znajdują. Monster ma w tej chwili promocję, jeżeli nie słyszeliście. Znajdują się kody tutaj na tych zawleczkach, na tych... No na tych dinksach, które wam puszkę otwierają. Pod spodem są kody, które dają wam pieniądze wewnątrz gry. Jeden kod daje 500 dukatów, sztyrlingów, pesos. Jednostki, której się używa w każdym razie w Assassinie. Może każdy osobiście użyć maksymalnie 15 kodów, co im da 7500 hajsów wewnątrz gry, jeżeli będziecie wpisywać kody. Tak więc dwa energetyki na dobry początek, bardzo mnie to cieszy. To jest breloczek. Ostatnio
Często zmieniam bryloczki, ponieważ lubię jakieś takie mieć, lubię mieć różnorodność w moich kluczach. Bardzo fajnie wykonane, znaczy nie jestem pewien, czemu ja wam opisuję dokładnie, co to jest, skoro nie wiem, czy to można dostać, szczerze mówiąc. W każdym razie, breloczek Assassin's Creedowy, wepnę go sobie. Mamy też jakąś taką pochewkę małą, nie jestem pewien, do czego to służy, ani jak to działa. Wywalę te wszystkie papiery, jest z materiału takiego, czy to zamsz, czy to nie zamsz, nie znam się na materiałach, ale co jest w środku? Ło, proszę, proszę państwa! To jest wisiorek, wisiorek na rzemyku. O jakim interesującym to jest ciekawy sposób regulacji długości wisiorka. Jest nawiązany tak, można normalnie, aż go założę na resztę tego unboxingu. A tutaj mamy oczywiście jakieś takie egipskie bajabongo, nie jestem pewien, co to dokładnie oznacza, a do tego mamy też taką małą poszewkę. Nie wiem, jakby ktoś chciał, mógłby słuchawki w tym nosić. Mamy ostatnią rzecz, to jest bluza. Bluza Assassin's Creed'a. To już jest nam... Zobaczmy, jaka jest jej jakość, jak ona w ogóle wygląda, rozpinana, zakładana, co my tutaj mamy. Bluza z kapturem, bluza, która z przodu ma takie dość skromne logo Assassin's Creed'a, jak sami widzicie. Ale z tyłu, proszę państwa, mamy jakiegoś takiego ptaszoksa. Nie, to nie jest ptaszoks, to jest ptaszoks. Ptaszoks Illuminati, widać tutaj już zalążki symbolu asasynów w tej chwili. Ja wam to może przybliżę. Tak wygląda wzór tego ptaszoksa. No muszę przyznać. Dobra, jaki rozmiar mi dali? XL. Czarne to jest takie bardziej niebieskie? Nie wiem, całkiem w porządku. Przejdźmy do kolekcjonerki. Kolekcjonerka przychodzi w takim dużym kartonowym pudle, którego nie będę wam pokazywał. I o dziwo, to jak jest skonstruowana kolekcjonerka, jest jakby spakowane odpowiednio pod pudło kartonowe duże, a nie samą kolekcjonerkę. U samej góry pudła znajduje się coś takiego. To jest taka nakładka odgórna, którą tutaj za dwie rączki się zdejmuje. I co mamy w środku? Ja miałem w moim przypadku grę na Xboxa 360. Co ja gadam? Na Xboxie One! Ciągle nazywam go Xboxem 360, a to źle. To jest Xbox One. Xbox One X, dokładnie mówiąc. Tutaj leży i naprawdę seksownie się prezentuje. W środku mamy Season Passa, w środku mamy jakieś pierdoły. Zbierz sobie tutaj, B, odkryj nowe figurki. Płyty nie ma, bo oczywiście cały czas siedzi w konsoli. Dalej już mamy ciekawsze rzeczy kolekcjonerkowe. Mamy Steelbooka, który się prezentuje no steelbookowo, jest całkiem spoko wykonany. Jak to steelbooki? Ma taki clean look, to mi się podoba. Tutaj mamy tylko logotyp, tutaj mamy znowu tego jakiegoś ptaszora, ptasznika, którego widzieliśmy już wcześniej, a w środku mamy jakąś grafikę taką Assassin's Creedową, pokazującą te wszystkie egipskie tereny, które zwiedzamy. Mamy soundtrack standardowo na płytce, możemy sobie gdzieś go wrzucić, posłuchać. Zaklejony taśmą, ale no to jest płytka. Płytka CD, nie będę jej tutaj nawet wimował. I na sam koniec tego, co mamy tutaj... Mapa całego rejonu, po którym możemy się poruszać, który jest kosmicznie duży, jak sam już zdążyłem się przekonać. Tak więc, proszę państwa, tak więc, jak to wygląda? Z tyłu mamy oczywiście jakieś egipskie symbolizmy, jak to zwykle bywa. No a tutaj mamy mapę. Czy ja poznaję to wszystko? No mniej więcej poznaję. Tutaj gdzieś... Tu? O wow, ta mapa troszeczkę ma inną perspektywę niż sam bym zakładał. W sensie, nie odnalazłbym się chyba na niej, ale... O, zapach takiego papieru. Jak to złożyć? Nienawidzę składać map, tak? Nie, coś już jest źle. Jestem jednym z tych ludzi, którzy mają antytalent do składania map. Teraz chyba tak? Czuję, że coś źle zagiąłem, ale daję sobie radę. Najważniejszy bohater każdej kolekcjonerki to oczywiście figurka lub jakieś gogle noktowizyjne, zależnie od kolekcjonerki. I mamy to. Mamy to, proszę państwa. Zdejmę całą tą folię. W końcu ta kolekcjonerka leży już u mnie jakiś tydzień. Sam nie wiedziałem, jak mam sobie poradzić z tym bólem niemożności otwarcia tego. Z tego, co mi się wydaje, ta kolekcjonerka otwiera się jakoś w ten sposób. Może mi się wydaje, może nie. Czy to jakoś... Tak, to się otwiera. Otwiera się niczym drzwi. I przed nami figurka. Figurka w takim jakby, powiedzmy, display case'ie bym to nazwał. O Boże, jak to wszystko pachnie. Dobra, jakie to jest wielkie, co ja z tym zrobię? Gdzie ja to dam? Nie wiem. Wyciągnijmy cię, figurko. Odłożę ją tam na chwilę. Case'ik jest bardzo fajny i swoją drogą... Uuu, proszę. Coś mi mówił Michał menedżer mi coś mówił, że jest jakaś szufla... Ała. Całkiem zajebiste, taki jeden długaśny artwork, który rozkłada się po całej długości. To mogę sobie z powrotem zamknąć. A tu na sam koniec mamy jeszcze więcej rzeczy, god damn. Mamy artbook. Artbook, który się tutaj znajduje, tiruriru. No artbook jak artbook. Zawiera arty. Nie ma się co tutaj chyba niczego innego spodziewać. Fajnie, fajnie. Znaczy zwykle to się kończy tak, że przeglądam raz i odkładam na taką półeczkę kolekcjonera. A na samym końcu jest
Co to jest? Czy to są jakieś pocztówki? Komu mógłbym wysłać pocztówkę? Albo to naklejki? Co to jest? Jestem totalnie skonfundowany, ale nie, to nie są chyba naklejki. To są takie po prostu... dwa kartoniki, które dostajemy i możemy sobie z nimi robić, co nam się żywnie podoba. Dobrze, ja to sobie poukładam później z powrotem, ale figurka. Figurka, która jest najważniejszym tutaj bohaterem całości naszej kolekcjonerki. I co? God damn it, dobra. Muszę to otworzyć. Noża potrzebuję, god damn, noża potrzebuję. O Jezu, czy ja przejechałem nożem po figurce? Bardzo prawdopodobne, będę uważał teraz. Tak. Pierwsza część figurki to jest to. Nie wiem jak to się trzyma, ale się trzyma. Druga część figurki to ptak. Tutaj jeszcze mamy kolejną rzecz, nie wiem co to jest. Mamy też... God damn it. Jakby to teraz złożyć? Łuk ląduje gdzieś tutaj, nie? No tak, tak mi się wydaje, że tak powinno być. I w dół. Co ja zrobiłem? Jak on ten łuk teraz trzyma? Tak jest! Udało się! Mamy to złożone. Tak to chyba mniej więcej ma wyglądać. Okej. Okay. Jesus, co za figurka. Dobra, trzyma łuk w rękach, napina strzały w ręku i leci do przodu. Ale ostatnia rzecz, która się tutaj znajduje, to jest takie coś. Tylko co to jest? Tak, to jest kolejny naszyjnik. God damn it! To jest czaszka... Czaszka sępa chyba? Tak mi się wydaje. Czaszka jakiegoś ptaka, orła sępa, może orzełka, bo tutaj mamy orzełka mimo wszystko. Którą jak się odpowiednio odwróci, to mamy logo asasinów. Interesujące. No i oczywiście możemy to też nosić w taki sposób, tylko nie wiem kto by nosił coś takiego. Oczywiście twardy plastik, taka twarda guma wręcz. Mega twarda guma. Ciężkie to jak cholera. Nawet jakiegoś cosplayu zapewne by było całkiem dobrze dopasowane. Chyba udało mi się złożyć tą figurkę poprawnie. Tak więc, moi drodzy, to był unboxing i to była zawartość. Jakoś tutaj stoi, nie wiem czy się go da z tego wyjąć. Nieważne, nie wiem gdzie ja znajdę miejsce na tą figurkę, ale jest dość całkiem swagerska. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o wszystkich szczegółach konkursu. Mam nadzieję, że weźmiecie udział, ponieważ jeżeli oglądacie moje filmy, to wzięcie udziału i tak nie będzie trudne. A ja wam nie będę... utrudniał znajdywania tych numerków. Zależy mi, żeby dużo z was miało okazję wziąć udział w konkursie, tak więc wiecie. Powodzenia, numerki będą dobrze widoczne, a nawet jeżeli się będziecie dzielić nimi w komentarzach, nie mam nic przeciwko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!